Tak, o tak, pięknie takie właśnie tu wiosna. Taka jest jesień życia. Od życia na wiosnę. Widzisz? Takie coś. Velokids.pl. Dzień dobry, ja mam na imię Krzysztof. Cześć, z tej strony Łukasz. I witamy Was w naszym panelu PO. Dla tych, którzy jeszcze nie pamiętają, PO, czyli pytania i odpowiedzi. Wy pytacie, my staramy się odpowiedzieć. A dzisiaj będziemy chcieli odpowiadać na pytania związane z czymś takim, jak przyczepka rowerowa. Udało nam się spisać kilka tych pytań, które najczęściej się pojawiają. No i spróbujemy odpowiedzieć. No to ja zacznę. Proszę. Bo takim najczęściej zadawanym pytaniem, z którym się spotykam rozmawiając z klientami, jest takie pytanie od osób, które pierwszy raz podchodzą do w ogóle tematu zakupu i użytkowania przyczepki rowerowej. No i takim szlagierem jest, jaką przyczepkę rowerową by Pan polecił? I tutaj padają dwa pytania pomocnicze. Po pierwsze, do czego Pan będzie to wykorzystywał? Bo tu uważam, że troszkę bardziej taką trafną nazwą na te przyczepki powinna być przyczepka wielofunkcyjna. Jedną z funkcji tych przyczepek jest oczywiście ta opcja rowerowa. No i właśnie, czy to będzie użytkowane przede wszystkim jako przyczepka rowerowa, czy jako przyczepka spacerowa, czy może jako przyczepka, urządzenie do biegania. Są jeszcze opcje, jest jeszcze opcja ski, prawda? Zakładasz tutaj taką uprząż, w miejsce, gdzie są koła, montujesz płozy. I na przykład w takich jakuszycach jeździsz na nartach. Taka opcja też jest. A latać też można? Tej opcji jeszcze nie znalazłem. Pomysł racjonalizatorski naszego autorstwa. Szczepka wielofunkcyjna do latania z dzieckiem. Tak jest. Czyli mamy przede wszystkim te trzy najczęściej używane opcje, czyli biegowa, rowerowa i spacerowa. No właśnie, no to odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie dodatkowe numer jeden, czyli do czego tak naprawdę będę tą przyczepkę używał. A mówiłeś, że jest jeszcze druga kwestia, którą trzeba sobie w jakiś sposób przybliżyć na samym początku. No myślę, że jest ważniejsza nawet od tej pierwszej, to jak intensywnie. Mhm. Tak, bo ja tutaj daję przykład taki jak z kupnem chociażby komputera. Jeżeli nie potrzebujemy nie wiadomo jak zaawansowanej grafiki czy innych rzeczy, które do tego, do czego będziemy potrzebować, nam nie będą służyć, to po co za nie płacić? Tak? Może wystarczy nam coś o niższych parametrach. Na przykład w kontekście tego komputera. Więc jeżeli czegoś nie wykorzystuję, to nie ma sensu przepłacać, nie ma po co wydawać większej kasy na to. No i wracając do tej intensywności wykorzystywania. Niczym nowym nie jest, że produkty, które są droższe, bardzo dobrze, jeżeli tak jest, ale te, które są droższe, są zrobione z lepszej jakości materiałów, co za tym idzie, dłużej nam służą, możemy je bardzo intensywnie, bardziej intensywnie wykorzystywać. No i dokładnie to samo, bo jeżeli ktoś będzie chciał wykorzystywać raz na jakiś czas, na tydzień, na dwa może, raz nawet na miesiąc, albo przede wszystkim w tym sezonie wiosenno-letnim tę przyczepkę, no to właśnie może trzeba się zastanowić, czy potrzebuje produkt, za który będę musiał wydać czasem dwa razy tyle, co za przyczepkę, która może mi w zupełności wystarczyć. Tak sobie jeszcze myślę odnośnie tej możliwości wykorzystania jako przyczepkę spacerową, czyli de facto wózek, tak? Jako przyczepkę rowerową, to co się chyba najbardziej utarło w odniesieniu do tych produktów i jako wózek biegowy, no to też sobie myślę, że chyba ważną kwestią jest w ogóle teren, w którym się wykorzystuje. Nie? No bo my akurat tutaj w Pyrlandii to jak gdyby płasko mamy, w związku z tym no, gdzie byś tam nie pojechał, no to powiedzmy sobie wielkich przeszkód nie natrafisz, nie? Nie. No ale jak na przykład, zresztą ty byłeś z przyczepką, zdaje się, w górach, prawda? Miałem okazję być teraz właśnie w wakacje i no, wdrapywać się lub poniekąd wchodzić i wciągać zarazem na Wielką Sowę. No i pomimo tego, że gdzieś tam
pytaliśmy na tak zwanych forach, gdzie, którą stroną, które podejście, jaki szlak, to jest szansa, że szlak, który nam polecono, nie był najłatwiejszy, ale może to i dobrze. Sprawdziliśmy dzięki temu jedną z przyczepek, która, no powiem krótko, mając jakąkolwiek tak zwaną spacerówkę, a myślę, że byłoby to co najmniej dwukrotnie trudniejsze, aniżeli z tą przyczepką. Ja bym się chyba nie porwał ze spacerówką w góry. Porwałbyś się. Tak, ale żeby potem, wiesz, nie trzeba było nieść dziecka jednego, dwóch, pięciu i spacerówki. I albo o, dokładnie, i tejże spacerówki. Tak, no także tutaj, i tutaj można powiedzieć, wracając do tego tematu tych wędrówek w różnym terenie, przychodzi nam odpowiedź na pytanie amortyzacji. Pytają często też Państwo o amortyzację, a czy one mają amortyzację. No nie wszystkie przyczepki posiadają. Akurat patrząc na ofertę naszego sklepu velokids.pl, to wszystkie przyczepki, które mamy w ofercie, mają amortyzację. Niektóre przyczepki mają amortyzację z regulacją, a niektóre bez. Regulacja amortyzacji jest całkiem przydatna. Ważna sprawa. Tak, zwłaszcza gdy poruszamy się w różnorodnym terenie. Chyba że ktoś chce użytkować tylko przyczepkę w warunkach miejskich, to amortyzacja jak najbardziej, jej regulacja nie jest taka konieczna. Raczej nie będzie używana specjalnie, aczkolwiek powiedziałbym, że ogólnie nie ma sensu kupować przyczepek bez amortyzacji. Bo to jest jednak takie, bym powiedział, takie must have, to już musi być po prostu. No są pewne standardy, prawda? Poniżej których nie schodzimy. Velokids.pl zwłaszcza. Przechodząc do kolejnego pytania, które też często się pojawia. Takie bardzo proste pytanie. Czy moje dziecko wejdzie? No i tu się zaczynają schody. Można oczywiście dowcipnie, zależy, prawda, jaka osoba jest po drugiej stronie. A już chodzi. Załóżmy, że chodzi. Załóżmy, że chodzi. No to właśnie, czy wejdzie? No, to jest pytanie tak naprawdę o tą twardą stronę przyczepek, czyli o kwestię parametrów. No i tutaj tymi dwoma najbardziej kluczowymi będzie z jednej strony waga, no bo wiadomo, ta konstrukcja jest przygotowana na jakąś tam wagę. No a z drugiej strony będzie tak naprawdę kluczowe znaczenie miał wzrost, ale to jest jeszcze dość ogólne pojęcie, bo nie wystarczy nam powiedzieć, że na przykład do tej przyczepki wejdzie Pana dziecko wtedy, kiedy nie przekroczy 110 cm wzrostu. Ponieważ z jednej strony mamy wymiar długości nóg, tak? On jest bardzo istotny, innymi słowy, jak głęboka jest ta przyczepka, ile tam jest na te nogi miejsca, dość istotna sprawa. No a druga kwestia, no to wymiar właśnie od pasa do w zasadzie czubka głowy, tak, żeby podczas siedzenia ta wysokość fotelika, oparcia była na tyle długa, żeby spokojnie głową tutaj po prostu móc sobie ruszać, nie szorując tak naprawdę o dach, no bo to żaden komfort, nie? No i niestety, ale fakt jest taki, że te wymiary w rosnącym organizmie dziecka bywają różne. Będzie dziecko, które będzie miało te same 110 cm wzrostu, ale na przykład dłuższe nogi, a będzie takie, które będzie miało dłuższy korpus na przykład. Dlatego myślę, że warto je rozdzielać i producenci najczęściej tak to podają, że specyfikują, jaka jest na przykład wysokość fotelika, tego oparcia, siedziska i jaka jest na przykład głębokość. Myślę, że mimo wszystko najlepszym sposobem zawsze będzie po prostu przymierzenie się. To prawda. Bo czasami się wydaje, no, wejdzie chyba. Tylko nie chodzi nam o to, żeby kogokolwiek upychać, tylko żeby rzeczywiście dać takie warunki, które będą komfortowe. No bo przecież tu chodzi o zabawę, o wspólnie spędzony czas, o to, żeby rzeczywiście w tej przyczepce stworzyć dziecku pewną taką enklawę, żeby ono tam mogło się rozłożyć ze swoimi zabawkami, żeby coś tam mogło zjeść, poczytać książkę, żeby mogło położyć się spać. I tu jest bardzo ważna kwestia. Pewnie jak się domyślasz, chodzi oczywiście o regulację kąta pochylenia. No tak, tylko pod tym względem, jeśli chodzi o regulację wspomnianego oparcia, z moich informacji wynika, że mamy tylko przyczepki jednego producenta pod tym względem, aby znaleźć właśnie tam rzeczone, regulowane oparcie. No ale wracając jeszcze do tych, czy moje dziecko wejdzie, czyli wzrost
I waga. Waga. Z tą wagą to też nie jest taka prosta sprawa, ponieważ w większości specyfikacji znajdziesz też dwa parametry. To będzie maksymalna ładowność i maksymalna waga dziecka. I można by sobie pomyśleć, że w zasadzie to jest to samo. No bo okej, do przyczepki zaproszę dziecko, no i włożę jakieś tam bagaże i to mi daje tą maksymalną ładowność, ale w zasadzie jeżeli moje dziecko będzie trochę cięższe, to mogę wziąć mniej rzeczy i tak zaprosić tam dziecko. To niekoniecznie tak działa, ponieważ tu są dwie jak gdyby osobne takie układy konstrukcyjne. Jednym układem jest jak gdyby ten układ nośny, czyli tak naprawdę koła i ta rama, które są w stanie na przykład wozić bezpiecznie ładunek do 35 u jednego producenta, u innego będzie to na przykład 40 kg, a drugim takim, taką konstrukcją jest konstrukcja samego fotelika. No bo on nie jest sztywno do tej ramy przyłączony, tylko najczęściej gdzieś tam tu są jakieś paski, to każdy sobie rozwiązuje po swojemu. I ta konstrukcja tego fotelika ma mniejszą zazwyczaj ładowność, mniejszą obciążenie jest w stanie utrzymać niż cała przyczepka. Dlatego mimo to, że jest taka pokusa, powiedziałbym, żeby rzeczywiście patrzeć tylko na ten wymiar maksymalnej ładowności, jednak warto też zwrócić uwagę, jeżeli jest to wyspecyfikowane, że na ten konkretnie fotelik producent daje gwarancję, że na przykład jeżeli usiądzie dziecko o wadze 22-25 kg, to się nic nie stanie. Oczywiście to jest zawsze subiektywna decyzja każdego użytkującego. Jeszcze jeden parametr jest dosyć ważny, zwłaszcza jeśli chodzi o przyczepki dwuosobowe, co mieliśmy też już, można powiedzieć, z doświadczenia, patrząc na to, co się dzieje. Mieliśmy też taką sytuację, że przyczepka dwuosobowa miała pomieścić dwójkę dzieci. I to byli bliźniacy. I to były, czyli dwóch chłopaków. Tego nie wiem, na pewno bliźniaki. Bliźniaki. Bezpiecznie tak powiedzmy. Tak, czyli dobra. I się okazało, że gdy jedno i drugie dziecko zajęło swoje miejsca, to że trudność się zaczęła pojawiać nie tyle we wzroście, nie tyle w ładowności, co w szerokości. Czyli ważną rzeczą jest też szerokość ramion. Tak. W przyczepkach jednoosobowych zazwyczaj nie ma tego problemu i dziecko, nawet jeżeli jest szerokie w ramionach, będzie miało komfort i dużo miejsca dookoła. W przyczepkach dwuosobowych z moich obserwacji wynika, że zazwyczaj też tego nie ma problemu, bo taka naturalna kolej rzeczy, która się wydarza w większości przypadków, to jest to, że na przykład wozimy młodsze dziecko i starsze dziecko, tak? I wtedy rzeczywiście różnica tych wymiarów jest taka, że to się jakoś tam kompensuje. Starszy ma trochę więcej, bo młodszy mniej potrzebuje. Ale w sytuacji, kiedy rzeczywiście mamy do przewiezienia bliźniaki... Czyli taki double action. Tak, gdzie de facto, no wiadomo, to nigdy nie jest jeden do jednego, ale to już są jak gdyby takie wymiary ciała bardzo zbliżone. No to tutaj rzeczywiście pojawia się problem. No też pytanie takie, czy na przykład nie można by wyprodukować przyczepki szerszej? No, oczywiście, żeby można, tylko że problem polega też na tym, że dwójka zawsze będzie trochę szersza od jedynki, a jeżeli chcielibyśmy w tej wielofunkcyjności, o której mówiłeś, wykorzystać ją na przykład jako spacerówkę w mieście i spróbować na przykład wjechać ją do sklepu, no to pojawia się problem już szerokości drzwi. Te 90 cm to już chyba taki standard jest i raczej nie powinniśmy mieć problemów, ale gdyby miało być szerzej, i producenci o tym wiedzą, dlatego nie starają się po prostu produkować szerszych przyczepek. Co więcej jeszcze w nawiązaniu do tych szerokości przyczepki, to też jest często takim parametrem dosyć kluczowym w wyborze danego produktu, ile mamy miejsca w bagażniku. Prawda? Także to też jest ważna rzecz, jeżeli gdziekolwiek macie możliwość, żeby podjechać, sprawdzić, można jak najbardziej to uczynić. My, szczerze mówiąc, zamierzamy w kolejnych naszych działaniach zrobić też film na temat tego, jak mieści się dana przyczepka w różnych bagażnikach, w samochodach różnego segmentu. Także obserwujcie nasz kanał YouTube. A wracając jeszcze do pytań? Tak, no jest jeszcze takie pytanie o różne takie akcesoria dodatkowe. No bo nawet patrząc tutaj do tej przyczepki, widzę tam różne przedmioty.
No i pytają też nas ludzie o to, co jest w zestawie i czy zawsze jest to samo. Otóż to. Czy innymi słowy, czy to, co jest w zestawie, pozwoli mi w pełni wykorzystać wielofunkcyjność tejże pszczelki? No tak, tak? No, o to tak by to, chodziło. Tak, nie? To by chodziło. Otóż najczęściej jest tak, że w zestawie jest ta opcja spacerowa i opcja rowerowa, czyli dyszel. Pozostałe akcesoria są zawsze w tej sferze dodatkowej. No a mówiąc o opcji spacerowej, co masz na myśli? No to koło, które powiedzmy jest. Jest jakby w takim ujęciu, tak jak tu patrzymy, prawda? Jest, są te małe kółka, możemy sobie pospacerować, po mieście pochodzić. Okay. Tak, najczęściej te koła są skrętne i to jest ta wersja spacerowa. Mhm. Wersja rowerowa to jest ten dyszel, który wkładamy, umiejscowiamy w przyczepce w odpowiednim miejscu i demontujemy wtedy koła, tudzież koło, bo to też zależy od producenta, to powiedzmy spacerowe. No i to jest ta baza. Mhm. Tak? Bardzo często koło biegowe, czyli takie sztywne koło, najczęściej montowane dodatkowo na takie dwa ramiona, i wersja ta, powiedzmy, narciarska, to są akcesoria dodatkowe. I różnie też wygląda z dostępnością, także to jest też ważne, jeżeli zależy Wam na funkcjach biegowej i tej narciarskiej, to warto o to zapytać, jak z dostępnością tych akcesoriów. Słuchaj, a jak to jest jeszcze z takimi, bo dwie rzeczy są, myślę, bardzo istotne. To znaczy zabezpieczenie, tak? No bo wiadomo, no, jedziemy w trasę, piękne słońce, a za chwilę łupie deszcz, wieje wiatr, zrywa drzewa i tak dalej. No to czymś musimy osłonić. No bo tu na przykład jest moskitiera i ona pewnie w większości przyczepek będzie. To jest fajne rozwiązanie, bo w jakiś sposób nas, nie wiem, chroni dziecko przed jakimś tam owadem, rozprasza wiatr, trochę przyciemnia, ale też zapewnia wentylację. No a co, jeżeli chcemy ochronić tak dziecko właśnie jeszcze bardziej na przykład przed słońcem, czy rzeczywiście zerwała nam się wichura, leje deszcz? I tutaj można powiedzieć poniekąd gdzieś, znowu patrzymy do pudła, czyli do tego, co znajduje się w zestawie tym podstawowym, czyli gdy kupujemy daną szczepkę. I to też w zależności od producenta, bo są tacy, którzy mają to już, jak to się mówi, zintegrowane z całością, czyli i opcja, jest ta moskitiera wspomniana przez Ciebie, do tego osłona przeciwsłoneczna i osłona przeciwdeszczowa, jest już, powiedzmy, w konstrukcji przyczepki. Są też tacy, którzy mają na przykład moskiterę i jedną tylko z osłon, czy to przeciwsłoneczną, czy przeciwdeszczową, a tą drugą trzeba montować dodatkowo i chyba też nie jest w zestawie, czyli trzeba sobie ją dokupić. Lub tak jak na przykład producent przyczepki, która stoi koło Łukasza lub za mną, osłona przeciwdeszczowa i przeciwsłoneczna jest w zestawie, ale każda jest osobno i montujemy tylko tę, która akurat w danym momencie jest nam potrzebna. Tak to mi wygląda. Osobiście się to rozwiązanie bardzo podoba, ponieważ ja lubię mieć możliwość konfiguracji. Nie lubię mieć czegoś tak, wiesz, zdefiniowanego na stałe, tylko lubię sobie mieć tą możliwość, żeby sobie dopasować, ale wiem też, że nie wszystkim to odpowiada. No bo jeżeli ktoś nie chce zaprzątać sobie głowy tym, żeby pamiętać, żeby wziąć to ze sobą na wyprawę, tak, no to rzeczywiście taka przyczepka ze zintegrowaną osłoną jedną, czy jedną i drugą nawet, tak, czy przeciwdeszczową, przeciwsłoneczną, też jest dobrym rozwiązaniem. Nie trzeba wtedy o tym pamiętać, prawda? To jest to, że nie ma jednej doskonałej przyczepki, bo każdy z producentów proponuje jakieś bardzo ciekawe rozwiązania i chcąc zrobić jedną doskonałą, by trzeba zebrać doświadczenia i propozycje wszystkich i stworzyć taką jedną super. Czyli wydaje mi się, że w tych naszych dywagacjach dochodzimy trochę do punktu wyjścia, to znaczy, że rzeczywiście wybór przyczepki, dobry wybór przyczepki, która będzie odpowiadała moim preferencjom, moim potrzebom,
sposobom, w jaki chcę, będę chciał spędzać czas z dzieckiem, wykorzystując tą przyczepkę, no to są takie kluczowe pytania, które rzeczywiście przed zakupem trzeba sobie w jakiś sposób na nie poszukać odpowiedzi. Nie? I wtedy dopiero można tak naprawdę szukać konkretnego produktu. Tak jest. Także myślę, że te kilka pytań, które przytoczyliśmy i na które próbowaliśmy odpowiedzieć, pozwolą Wam przygotować się do zakupu. Można już teraz w sumie, bo ktoś kiedyś powiedział, że taniej już było. A jak nie teraz, to po prostu na wiosnę zadzwonić do nas, napisać, porozmawiać, przyjść, odwiedzić tak we Wrocławiu, jak i w Lesznie, gdzie jesteśmy i czekamy na Was. Zapraszamy. Chętnie doradzamy, bardzo chętnie spotykamy się z ludźmi, którzy nas odwiedzają. Lubimy z Wami rozmawiać przez telefon. Nie męczy nas odpisywanie na maile, także piszcie, dzwońcie, odwiedzajcie nas. Jesteśmy otwarci i chętni do tego, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, żeby pomóc Wam wybrać tą przyczepkę, z którą przez kolejne lata będziecie, mamy taką nadzieję, spędzać bardzo dobry, miły czas z Waszymi pociechami. Serdecznie Was pozdrawiamy. A jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące pytań, albo po prostu pytania, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedzi z naszej strony, to również piszcie, czy to właśnie pod tam będzie możliwość. Tak, podlinkujemy, tak? Podlinkujemy, więc będzie wszystko jak gdyby w opisie filmu. W związku z tym, jeżeli potrzebujecie kontaktu do nas, to zamieścimy wszystko, czego trzeba. Otóż to. Także dziękujemy. Patrzcie, co się dzieje na bieżąco u nas na profilu społecznościowym na Facebooku, na Instagramie. No i na YouTube. Warto zasubskrybować kanał, ponieważ wtedy, jeżeli będziemy publikować nowe filmy, a mamy różne spektra, mamy filmy, w których reklamujemy, mamy filmy, w których udzielamy instruktażu, mamy poradniki, mamy też panele, w których odpowiadamy na Wasze pytania. Po subskrypcji będziecie bezpośrednio otrzymywali informacje o tym, że coś nowego w Velokids chłopaki nagrali. Tak jest. A zatem zapraszamy. Pamiętajcie, velokids.pl.